Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NotopStryk. Coraz więcej ludzi nagrywa filmy na YouTube'a, więc postanowiłem przygotować dla Was taki prosty poradnik, jak zbudować studio nagraniowe w domu, żeby wyglądało to profesjonalnie. Jakiego sprzętu użyć, jak to wszystko ustawić. Jeśli jesteście ciekawi, to zaczynamy. Na początku zaczniemy od sprzętu. Ja tutaj nie będę go jakoś bardzo szczegółowo omawiał, bo oczywiście na naszym kanale znajdziecie mnóstwo recenzji, czy lamp, czy aparatów, czy innego sprzętu do nagrywania. No ale w taki prosty sposób przedstawię Wam, co potrzebujecie, no i jak to ustawić. Na początek oczywiście kamera. Musicie mieć jakiś aparat do nagrywania. Ja nagrywam Olympusem OM1 z obiektywem 12-40 mm Pro. No ale oczywiście tutaj no, zależy jaki Wy sprzęt macie. Jeśli jeszcze nie kupiliście swojego pierwszego aparatu do nagrywania, no to mogę Wam polecić film, który niedawno zrobiłem. Tutaj na górze wyświetli Wam się karta. Jest to film o dobrych aparatach do filmowania na początek, więc po prostu sprawdźcie ten materiał i wybierzcie jakiś aparat dla siebie. Nie będziemy się tutaj bardziej w temat samego aparatu do nagrywania wgłębiać w tym materiale. Bardziej chodzi mi tutaj, żeby pokazać Wam sprzęt oświetleniowy i akcesoria, które będziecie potrzebowali do nagrywania filmów, niż tutaj przedstawiać Wam jakieś szczegóły związane z samą kamerą. Oczywiście do aparatu będziecie potrzebowali statyw, wystarczy zwykły, podstawowy statyw fotograficzny, byle żeby był on w miarę stabilny. Jeśli będziecie chcieli jednak robić jakieś przebitki na jakieś rzeczy, o których mówicie na Waszym kanale, to przyda Wam się do tego albo gimbal, albo głowica do wideo, bo te rzeczy pozwolą Wam robić po prostu płynne ujęcia. Na początek z ręki może to być trudne, chociaż pomaga dobra stabilizacja w body, na przykład w Olympusie, którego ja używam, jest bardzo dobra stabilizacja na matrycy i wszystkie przebitki, które widzicie w moich filmach, są po prostu nagrywane z ręki, ale wymaga to pewnego doświadczenia. No i tak jak mówię, musicie mieć bardzo dobrą stabilizację w Waszym aparacie. Jeśli tego nie macie, no to wtedy gimbal, ewentualnie głowica do wideo i to pomoże Wam robić jakieś ładne, płynne ujęcia na jakieś, załóżmy, produkty. Jeśli już aparat i statyw mamy z głowy, o obiektywie też nie będę więcej mówił. Dobrze by to była jakaś 35, 50, może być też trochę jaśniejsza, żeby ładniej odciąć Waszą twarz, czy ogólnie sylwetkę od tła, które jest za Wami. Ja używam obiektywu 12-40 z zoomem, ale na przykład teraz filmuję na 35 mm, gdyby to przeliczyć na pełną klatkę. Ogólnie dobrze, by ten aparat był trochę dalej od Was. Ja teraz mam aparat jakieś, myślę, 2 metry od siebie, żeby nie filmować na jakimś bardzo szerokim kącie, bo po prostu Wasza sylwetka, Wasza twarz będą wtedy zniekształcone, więc lepiej, żeby to była trochę dłuższa ogniskowa, te minimum 35 mm albo nawet dłuższa. Wtedy proporcje w kadrze i wszystko będzie wyglądać lepiej. Więc dobrze, by ten aparat i obiektyw był trochę dalej od Was. Teraz przejdźmy do dźwięku. Dźwięk to jest bardzo ważna rzecz w filmach. Nawet często prędzej wybaczymy jakieś problemy z oświetleniem czy z kadrem niż bardzo zły dźwięk. Ja kręcąc w terenie korzystam z takich mikrofonów nakamerowych. One się tam bardzo dobrze sprawdzają. Natomiast w takich warunkach, powiedzmy, studyjnych czy naszego mieszkania lepiej moim zdaniem sprawdzą się mikroporty. No właśnie dlatego, że one pozwalają nam mieć mikrofon blisko naszej twarzy, czyli blisko źródła dźwięku. A zasada jest taka, że im mikrofon jest bliżej źródła dźwięku, tym jakość tego dźwięku jest lepsza. Więc gdybym ja teraz założył taki mikrofon nakamerowy, no to ten dźwięk byłby zbierany jakieś dopiero 2 metry od mojej twarzy i musiałbym bardziej podnosić czułość mikrofonu w aparacie i po prostu dźwięk byłby słabszy. Po drugie, taki mikrofon zbierałby dużo więcej jakichś dźwięków z otoczenia. Natomiast takie mikrofony krawatowe mają tą zaletę, że są blisko twarzy, zbierają mało dźwięków do otoczenia. Więc jeśli nagrywacie w domu, są jacyś inni domownicy, którzy mogą gdzieś tam przeszkadzać, hałasować, no to lepiej wtedy mieć właśnie taki mikrofon krawatowy i będzie zbierany praktycznie tylko Wasz głos. Kiedyś korzystałem z takiego mikrofonu krawatowego po prostu na bardzo długim kablu do kamery, natomiast nie jest to zbyt wygodne, bo czasem chcemy się poruszać po tym naszym studiu, coś przynieść albo przestawić, no i wtedy po prostu ten kabel się plącze. W tej chwili najwygodniejszym rozwiązaniem moim zdaniem są po prostu mikroporty bezprzewodowe. One już w tej chwili nie są jakieś bardzo drogie, około 1000 zł spokojnie taki zestaw kupicie. Ja korzystam z Saramonic Blink 500 Pro. Teraz są już, wiem, jakieś nowsze modele od tego producenta, które znajdziecie na naszej stronie, więc ja sobie po prostu sprawdźcie. Jest to bardzo wygodne, bo mamy bardzo mały nadajnik, który przypinam sobie tutaj do kieszeni. Do tego wychodzi krótki kabelek z mikrofonem, który jest wymienny, możecie różne krawatówki tutaj mocować. A taki praktycznie identycznie wyglądający odbiornik montujecie do Waszego aparatu. Do tego akurat ten model ma fajne rozwiązanie, czyli takie pudełko, które ładuje te mikrofony, kiedy ich nie używam, ma w sobie powerbanka. Wszystko jest ładowane przez USB-C. Bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście nie tylko Saramonica, ale też inne firmy produkują takie mikrofony. Znajdziecie ich dużo na naszej stronie. Też recenzowałem różnego rodzaju mikrofony bezprzewodowe. Tutaj też Wam podeślę na górze jakiś film do sprawdzenia z jakąś recenzją takich mikrofonów.
Więc te mikrofony to jest najfajniejsza rzecz, ja bym to kupił, jest to wygodne, poruszamy się, robimy co chcemy i nic nam nie przeszkadza. Jeśli chodzi o jakieś ustawienia tych mikrofonów, to oczywiście ważne jest to, żeby ten mikrofon był blisko naszych ust. Przypinamy go sobie gdzieś tutaj przy mankiecie, nie gdzieś na wysokości pępka, jak czasem widziałem to w jakichś filmach na YouTubie, no bo tracimy tą zaletę wtedy w postaci tego, że mikrofon jest blisko źródła dźwięku. Jeśli chodzi o jakieś ustawienia w aparacie czy w tych mikrofonach, ja nie będę się tutaj wgłębiał w jakąś obróbkę dźwięku, ale ogólnie zasada jest taka, że ustawiamy czułość mikrofonów w taki sposób, żeby na poziomach w aparacie dochodziły te poziomy do czerwonego pola, delikatnie go dotykały, ale nie mocno przekraczały to, powiedzmy, czerwone pole. Bo kiedy ten dźwięk dojeżdża do końca, jest mocno na tej czerwonej skali, no to jest on przesterowany. Kiedy on ledwo się rusza na tych poziomach, no to jest po prostu za cichy i będziecie musieli go mocno podnosić w postprodukcji i tracić jakość. Więc ogólnie, żeby ten dźwięk dochodził do tego czerwonego pola, wtedy wszystko będzie ok i będziecie mieli fajnie nagrany dźwięk, który możecie dalej potem obrabiać w oprogramowaniu i jeszcze więcej z niego wyciągnąć. Kolejna rzecz, którą warto mieć w takim domowym studiu, to ekran poglądowy do aparatu, ewentualnie rejestrator, tak jak ja mam tutaj. No bo kiedy ten aparat stoi 2 metry ode mnie, to pomimo, że ja mam odchylany ekran, to on jest 3-calowy i niewiele tak naprawdę na nim w tej chwili widzę. Gdyby gdzieś uciekła mi ostrość, trochę coś było nie tak z ekspozycją, to mogę tego po prostu nie zauważyć. Więc kiedy dużo nagrywamy w takim domowym studiu, lepiej sobie kupić taki ekran poglądowy, zamontować go koło aparatu albo na topce w naszym aparacie i wtedy wszystko dobrze widzimy, czy ostrość jest ok, czy ekspozycja jest ok, czy w ogóle materiał się nagrywa. Szczególnie to się przyda osobom, które nie mają ekranu na przegubie w swoich aparatach do filmowania, a też oczywiście takie modele są. Więc najprostszym wyjściem jest zwykły ekranik poglądowy podłączany pod HDMI. On też daje dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o jakieś wykresy. Można sobie tam ustawić zebrę, focus peaking, dodatkowe rzeczy, które pomagają przy filmowaniu. Ewentualnie tak jak ja mam rejestrator, który jest trochę bardziej zaawansowanym urządzeniem, oczywiście też ma on ekran poglądowy, ale dodatkowo materiał jest nagrywany na dysk SSD, nie na kartę pamięci. No i też czasem takie rejestratory wideo pozwalają na większe możliwości, jeśli chodzi o nagrywanie. Czyli czasem mamy dostęp do niektórych kodeków albo rozdzielczości, bądź większych klatkarzy, tylko kiedy nagrywamy na zewnętrzny rejestrator, a nie wewnętrznie w naszym aparacie. Ale to już zależy od modelu aparatu, więc tutaj nie będziemy się w to wgłębiać. Teraz przechodzimy do oświetlenia. Na początku omówię rodzaje lamp, jakich tutaj używam, a potem pokażę Wam, jak je ustawić. Na początek oświetlenie główne. Tutaj najlepiej sprawdzi się taka studyjna, duża lampa LED. Dobrze, żeby miała ona minimum 100 W. Dlaczego nie mniej? Przy mniejszych mocach będzie problem, kiedy nie możecie całkowicie odciąć światła z zewnątrz w pomieszczeniu, w którym nagrywacie i wtedy to światło będzie Wam mocno przeszkadzać. Kiedy ta lampa ma te minimum 100 W, to można już jakby zamaskować to światło z zewnątrz, bo większe znaczenie będzie miało to światło z tej głównej lampy. No i nie zawsze też możecie ustawić tą lampę bardzo blisko siebie, więc wtedy też dobrze była ona trochę mocniejsza, więc z mojego doświadczenia taki komfort pracy przy tym głównym oświetleniu to jest to minimum 100 W. Ja akurat dzisiaj mam tutaj bardzo mocną lampę, bo ma ona 350 W, ale do takiego nagrywania, jak widzicie teraz, to w zupełności ta moc nie jest potrzebna. Ja teraz wykorzystuję jakieś pewnie 30-40% jej mocy. Dobrze, żeby te lampy miały mocowanie Bowens, bo jest ono najbardziej uniwersalne. Chodzi o mocowanie do modyfikatorów światła. Znajdziecie wtedy bardzo dużo różnych softboxów i innych modyfikatorów z tym mocowaniem. Dobrze, by ta lampa miała możliwość zmiany temperatury barwowej, oprócz samej regulacji mocy. Dlatego, że czasem będziecie nagrywać w miejscu, kiedy macie jednak jakieś źródło światła z zewnątrz i wtedy ta zmienna temperatura barwowa pozwoli Wam dostosować barwę tego oświetlenia do barwy oświetlenia, która panuje w danym pomieszczeniu bądź na zewnątrz. No i wtedy to światło wygląda po prostu tak, jak należy. Nie będzie się to światło jakby ze sobą kłóciło. Natomiast jeśli macie możliwość całkowitego wyciemnienia pomieszczenia, w którym nagrywacie, nie macie innego światła, no to zazwyczaj ustawiamy wtedy temperaturę barwową na 5600 kelwinów. Tak samo ustawiamy w aparacie i wtedy jest wszystko ok. Ale i tak dobrze, by ta regulacja temperatury barwowej była. Dobrze też, żeby taka lampa miała wentylator, bo one potrafią się nagrzewać, szczególnie kiedy dłużej będziecie coś nagrywać, mówić do kamery, no to dobrze, by ten wentylator był. Dobrze był on dosyć cichy, żeby nie przeszkadzał w nagrywaniu dźwięku. No i to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o te lampy. Tych modeli jest dużo, ja mogę Wam polecić jakieś lampy od Glare One'a, od Nanlite'a, je znajdziecie na naszym sklepie. Mówię, minimum 100 W i będzie ok. To światło główne to jest podstawa i to musicie mieć, żeby te filmy jakoś w miarę dobrze wyglądały, no ale to jest minimum. Dobrze też mieć jakieś dodatkowe oświetlenie, które możemy wykorzystać jako oświetlenie efektowe i tutaj świetnie sprawdzą się różnego rodzaju panele LED albo po prostu mniejsze, słabsze lampy LED studyjne.
Jeśli chodzi o panele LED, ich zaletą jest przede wszystkim bezprzewodowość. Możemy wygodnie przenosić po naszym studiu, też ustawiać na jakichś naszych półkach, jeśli mamy takie w tle. One dosyć długo działają na bateriach. Dają też same z siebie dosyć miękkie światło, no bo jest to taki szeroki panel, też za taką mleczną szybą, więc nie trzeba tutaj stosować jakichś dodatkowych modyfikatorów, kiedy używamy je jako jakieś oświetlenie efektowe. W przypadku jakichś mniejszych lamp studyjnych trzeba i tak jakiś modyfikator na nie założyć. Jeśli chodzi o to, co te lampy powinny mieć. Powinny mieć również zmienną temperaturę barwową oraz dobrze, by miały możliwość pracy w palecie RGB i zmiany różnych kolorów. Dzięki temu możemy jakieś fajne efekty oświetleniowe osiągnąć, na przykład tak jak widzicie teraz za mną jest taki duży panel LED, który świeci na niebiesko, więc ten kadr wygląda trochę ciekawiej, więc fajnie, żeby też tą możliwość te lampy miały, ale to w zasadzie ma teraz już każdy model. Oczywiście tych lamp jest bardzo dużo w różnych rozmiarach, różnych mocach, trzeba już dostosować taką lampę do po prostu efektów, jakie chcemy osiągnąć, od takich małych lamp, które dosłownie możemy zabrać gdzieś sobą do kieszeni albo postawić gdzieś na półce, schować za jakimś kwiatkiem, do większych paneli LED. Ja w tej chwili używam dwóch takich paneli, pierwszy z nich widzicie za mną, ja się teraz odchylę, ale pokażę Wam go też lepiej na przebitkach, ogólnie wszystkie te rzeczy będę Wam pokazywał na przebitkach, bo no teraz ich używam, więc nie mam jak ich Wam pokazać. Ta lampa, którą widzicie za mną, to jest taki większy panel od Newella, ma 24 W, zmienną temperaturę barwową, też właśnie tą paletę RGB, ma też jakieś efekty świetlne zaprogramowane w lampie, które mogą imitować jakieś fajerwerki, telewizor i tego typu rzeczy. Oczywiście wszystkie te lampy, o których mówię i inne rzeczy, o których dzisiaj mówię, znajdziecie podlinkowane pod tym materiałem, więc też tam możecie znaleźć ich ceny i jakąś bardziej szczegółową specyfikację. Tutaj nie będę ich bardzo mocno omawiał, bo nie ma to sensu, bo ten film będzie miał wtedy godzinę. Druga lampa, której używam, to jest część bardzo fajnego zestawu od Quadralighta. To jest lampa TA450 i ta lampa wygląda w taki sposób. Jest to duży właśnie taki LED, który jest dosyć mocny, bo ma 45 W. Daje miękkie światło, bo jest to taka jedna duża powierzchnia właśnie za mleczną szybą. Dobrze sprawdzi się jako na przykład oświetlenie tła, bo możemy taką jedną dosłownie lampą całe tło sobie oświetlić. Jest bardzo prosta w obsłudze, bo mamy tylko dwa pokrętła. Jednym regulujemy temperaturę barwową, a jednym moc. Ona może pracować od 3200 do 5600 kelwinów. Nie ma tutaj niestety tych kolorów RGB, ale są to też bardzo tanie panele, więc mamy tylko zmienną temperaturę barwową i regulację mocy. Mogą one też pracować bezprzewodowo na dwóch bateriach NPF, jak widzicie tutaj jest na nie miejsce, ale mogą też pracować normalnie na kablu. I ten zestaw jest naprawdę ciekawy na początek, bo jest tani, kosztuje około 800 zł. W tej cenie dostajemy dwie takie lampy, dwa statywy, dwa zasilacze i torbę transportową, więc myślę, że dla osób, które zaczynają swoją przygodę z filmowaniem, to jest to ciekawy zestaw, który załatwi nam tak naprawdę całe oświetlenie efektowe, bo jedną taką lampę możemy sobie ustawić na tło, drugą jako jakąś kontrę i do tego możemy mieć jedną lampę taką większą, mocniejszą, studyjną i w zasadzie całe oświetlenie do naszego studia mamy załatwione, więc myślę, że na te lampy warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o omówienie samych lamp, które tutaj używam, to tyle. Oczywiście do wszystkich tych lamp też będziecie potrzebować statywy oświetleniowe. Ja używam dzisiaj takich prostych, standardowych statywów oświetleniowych, ale kiedy chcecie zobaczyć jakieś inne możliwości, jeśli chodzi o jakieś statywy z boomami na przykład, no to tutaj na górze wyświetliła się karta, taki krótki przegląd rodzajów statywów oświetleniowych, jakie znajdziecie w naszym sklepie, więc sprawdźcie sobie też ten film. Teraz przechodzimy już do samego nagrywania i oświetlenia w praktyce. Kilka informacji o tym, jakie mam ustawienia w aparacie. Mam rozdzielczość 4K, 25 klatek na sekundę, bo do takiej gadającej głowy te parametry będą dobre. Nie potrzebuję tutaj mieć szybszego klatkarzu. Do tego mam czas 1/50 sekundy, bo powinien on być dwukrotnością klatkarzu, w jakim nagrywamy, żeby ten obraz wyglądał naturalnie. No i mam ustawioną temperaturę barwową na 5600 kelwinów, bo w takiej temperaturze świeci lampa główna, która mnie oświetla, więc powinno to być ustawione tak samo, żeby ta barwa światła wyglądała po prostu naturalnie. Mam też oczywiście włączony ciągły autofokus z wykrywaniem twarzy. Tu w Olympusie działa to bardzo dobrze, więc no, nie muszę się w zasadzie martwić o ustawianie ostrości. Przechodzimy teraz do samego oświetlenia. Powiem Wam, jak ustawiłem te lampy i która za co odpowiada. Zanim zaczniemy o lampach, to jeszcze dosłownie kilka słów o samym pomieszczeniu do nagrywania. Dobrze, żeby takie pomieszczenie było jednak dosyć duże, żeby można było właśnie z tym aparatem odejść trochę dalej i filmować na trochę węższym kącie, żeby wygodnie można było te wszystkie lampy sobie po tym pokoju porozstawiać. Druga kwestia, idealnie by było, żebyście mieli możliwość całkowitego odcięcia światła z zewnątrz, bo to światło się zmienia i inaczej będzie wyglądać o zachodzie słońca, inaczej w południe, no może też być zupełnie ciemno, kiedy nagrywacie, więc to światło będzie Wam przeszkadzać. Ja mam na przykład tutaj rolety takie 100%, które całkowicie
wyciemniają pomieszczenie, kiedy je zasłonię, to mam w zasadzie tutaj całkowicie no, ciemno. Ale można też zastosować jakieś zasłony, takie 100%, które całkowicie odcinają światło. No ewentualnie, jeśli nie macie innej możliwości, to można po prostu nagrywać po zmroku, żeby to światło z zewnątrz nam nie przeszkadzało. Warto też zadbać o jakiś wystrój związany z kanałem. Ja akurat tutaj no, mam bardzo prosty wystrój, jakieś dwa kwiatki i białą ścianę na potrzeby tego materiału. Ale kiedy robiłbym studio takie typowe pod na przykład mówienie o fotografii, no to ustawiłbym z tyłu sobie szafkę, na niej dałbym jakieś aparaty, obiektywy. Ogólnie zrobił taki wystrój związany z tematyką kanału, bo zawsze to wtedy fajniej wygląda. Ewentualnie można iść minimalistycznie, nagrywać na tle białej ściany albo wykorzystać jakieś po prostu tło fotograficzne. Można też zmieniać te tła co jakiś czas. No tutaj już wszystko zależy od tego, no jak chcecie, żeby to wyglądało, ale w tym materiale pokazuję Wam, że nawet w takim bardzo prostym pokoju bez jakiegoś większego wystroju można to fajnie oświetlić, żeby wyglądało to mimo wszystko dosyć ciekawie. Jeszcze jedną kwestią jest echo, które może się pojawić. Tutaj też jest dosyć pusty pokój, więc trochę echo może być słychać na tym materiale. Kiedy macie taki pokój jakby standardowy, w którym nie wiem, mieszkacie i macie tam jakieś meble i tak dalej, no to raczej to echo nie powinno być dużym problemem. Ewentualnie jeśli macie bardziej puste pomieszczenie, tak jak ja teraz nagrywam, no to dobrze by było jednak wygłuszyć je jakimiś gąbkami na przykład, żeby ten dźwięk był lepszy. Dobrze, przechodzimy teraz już do oświetlenia. Na początek wyłączę wszystkie lampy i zobaczycie, jak to wygląda zupełnie bez dodatkowego oświetlenia. Teraz wyłączyłem całe oświetlenie, włączyłem zwykłą lampę, która jest w pokoju. Jak widzicie, wygląda to paskudnie. Na dworze jest już ciemno, więc nie pokażę Wam, jakby to wyglądało ze światłem z zewnątrz przez okno, ale też nie wyglądałoby to dużo lepiej. Więc tutaj możecie zobaczyć, jak ważne jest to oświetlenie przy filmowaniu i że to jest pierwsza rzecz, w którą tak naprawdę trzeba inwestować, kiedy chcecie sobie zrobić takie miejsce do nagrywania u siebie w domu. W tej chwili uruchomię główne oświetlenie, czyli tą jedną lampę LED i zobaczycie, jak to wygląda. Teraz jestem oświetlony tą jedną główną lampą LED i już widzicie, że wygląda to lepiej. To światło jest miękkie, pada po prostu też z innego kąta. Natomiast no dalej sporo brakuje w tym kadrze, dlatego to oświetlenie dodatkowe jest również istotne. Widzicie na przykład mój cień, który odbija się tutaj za mną na ścianie. No i ten kadr dalej nie wygląda jakoś super atrakcyjnie. Jeśli chodzi o ustawienie tej głównej lampy, może ona być pod delikatnym kątem, po prostu żeby nie wchodziła nam w kadr. Dobrze była ona w miarę możliwości blisko nas. Teraz ona jest jakiś metr ode mnie, mogła być tak naprawdę jeszcze bliżej, bo im bliżej ta lampa jest nas, tym to światło jest bardziej miękkie. To jest takie nieintuicyjne, natomiast jest tak, że światło im jest dalej, tym jest bardziej twarde, im bliżej, tym jest bardziej miękkie, a przy tym oświetleniu głównym zależy nam po prostu, żeby to światło było miękkie, bo wszystko wtedy w kadrze dobrze wygląda, nie mamy jakichś ostrych cieni, jakichś niefajnych efektów na naszej twarzy. Jeśli chodzi o ustawienia lampy, to mam temperaturę 5600 kelwinów, tak samo mam ustawione w aparacie. Moc w tej chwili to jest jakieś 40%, jeśli chodzi o tą lampę. Jeśli chodzi o modyfikatory, to jeszcze powiem więcej o nich za chwilę. Natomiast w tej chwili mam taki prostokątny, zwykły softbox, może to być jakaś też trochę większa okta. No one sprawiają po prostu, że to światło jest jeszcze bardziej miękkie i jeszcze lepiej wygląda. Teraz uruchomiłem lampę Quadralighta, która jest z mojej prawej strony. I to jest tak zwana kontra, czyli takie oświetlenie dodatkowe, które odcina moją sylwetkę lepiej od tła. Moja twarz jest z tej strony oświetlona. Może też być ono innej barwy niż to oświetlenie główne, może być jakieś kolorowe, jeśli Wam się podoba taki efekt. Ja w tej chwili ustawiłem sobie tutaj trochę cieplejszą barwę światła, mam 3200 kelwinów, żeby po prostu jakoś fajnie to oświetlenie wyglądało, nie było takie chłodne i nieprzyjemne. Do tego ona dodatkowo oświetla ten kwiatek, który jest z tej strony, trochę tą kanapę, na której siedzę, więc od razu to oświetlenie wygląda dużo bardziej atrakcyjnie. No i mimo wszystko jest dalej takie naturalne, bo jeszcze nie mam tutaj jakiegoś kolorowego oświetlenia, więc jeśli wolicie taki bardziej naturalny efekt, to w zasadzie takie dwie lampy na początek Wam wystarczą. Za mną ten cień dalej jest trochę widoczny, ale nie jest już on tak mocny, jak był w przypadku tylko tej jednej głównej lampy, no bo ta lampa Quadralighta, ten panel LED-owy dosyć szeroko świeci, więc też trochę oświetla to tło, które jest za mną. Jeśli byście używali tutaj lampy studyjnej drugiej, bo też oczywiście można tak zrobić, to wtedy dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie stripa, czyli takiego wąskiego modyfikatora światła, który bardziej skupi to światło na Was, nie będzie wtedy ono tak bardzo rozpraszało się po całej reszcie pomieszczenia i nie będzie tak bardzo wpływało na resztę jakiegoś oświetlenia efektowego, gdybyście mieli tutaj jeszcze więcej lamp, więc wtedy można sobie użyć takiego stripa i wtedy tylko swoją sylwetkę z tej jednej strony doświetlić. Też ta kontra może być zrealizowana tak, że lampa jest za Wami albo pod kątem trochę dalej za Wami i też trochę bardziej oświetla Waszą sylwetkę z tyłu i też pozwala odciąć ją od tła. Teraz przechodzimy do ostatniej lampy. Jest to oświetlenie już typowo na tło. Teraz ja je uruchomię i widzicie, że
Tutaj zastosowałem kolorowe oświetlenie, żeby ten kadr był trochę bardziej atrakcyjny, nie był taki nudny. Oczywiście też można tutaj świecić bardziej takim standardowym światłem 5600 kelwinów, żeby wyglądało to jednak naturalnie. To światło ma za zadanie przede wszystkim odciąć jeszcze lepiej moją sylwetkę od tła. Zawsze warto to zrobić, widzicie, ten kadr wygląda wtedy dużo lepiej. Dobrze tutaj sprawdzą się panele LED-owe, takie małe, które właśnie możemy schować dosłownie za nami. Ja i tak wybrałem trochę za duży ten panel, więc czasami mogliście go gdzieś tam w kadrze zobaczyć. Może tutaj lepszym wyborem byłaby jeszcze mniejsza taka lampa, żeby lepiej się ona za mną schowała. Albo można użyć jakiejś lampy studyjnej, większej, ustawić ją pod jakimś kątem, żeby ona tylko na to tło nam świeciła. Natomiast lepiej sprawdzi się to, kiedy ustawicie tą lampę od razu za sobą, wtedy to światło po prostu po tym tle równomiernie się rozchodzi. Oczywiście, jeśli miałbym za sobą jeszcze jakąś szafkę, to też tam mógłbym ustawić jakieś neony albo jakieś mniejsze lampki, żeby dodatkowo coś w tym kadrze jeszcze świeciło i wyglądałoby to jeszcze lepiej. Ale tutaj chciałem Wam pokazać taki bardzo prosty sposób, jak trzema lampami zrobić jednak fajne oświetlenie w bardzo prostej sytuacji, kiedy mam dosłownie białą ścianę za sobą i widzicie, że ten kadr wygląda przy tym oświetleniu dużo lepiej niż wyglądałby z jedną lampą albo w ogóle bez żadnego oświetlenia. Więc to, co polecam na początek, to jedną dużą lampę studyjną plus dwa jakieś panele LED-owe, jakieś dwie mniejsze, słabsze lampy, które ustawicie sobie jedną właśnie na taką kontrę, a drugą jako dodatkowe oświetlenie tła i to wygląda moim zdaniem dosyć ciekawie. Jeśli chodzi o same lampy i oświetlenie, to tyle. Jeszcze kilka słów o modyfikatorach. Ja tutaj mam tego stripa, o którym mówiłem Wam wcześniej. No, wygląda to w taki sposób, jest to dosyć duży strip, który właśnie mógłby się sprawdzić dobrze jako to oświetlenie kontrowe. Natomiast nie mam dzisiaj ze sobą drugiej lampy, takiej dużej studyjnej, żeby Wam to pokazać. Natomiast no, efekt byłby bardzo podobny jak teraz. Może to oświetlenie byłoby jeszcze bardziej miękkie. W tej chwili oświetlam je prostokątny, standardowy softbox. To jest, myślę, bardzo dobre rozwiązanie, bo to światło jest miękkie. Jeszcze teraz na koniec zmienię ten softbox na Beauty Disha, który daje dużo ostrzejsze światło, żebyście zobaczyli, jak wygląda różnica między właśnie takim ostrzejszym światłem, a bardziej miękkim. No i to będzie już wszystko, co będę miał dzisiaj Wam do pokazania, więc szybko zmieniam softbox na Beauty Disha i widzimy się za chwilę. Założyłem już Beauty Disha na lampę, specjalnie nawet ściągnąłem z niego taki dodatkowy dyfuzor. No i teraz to oświetlenie jest dużo bardziej twarde, widać to zdecydowanie na przykład po cieniu, jakie rzuca ten kwiatek za mną na ścianę. Widać też mój cień teraz bardzo wyraźnie, którego nie było widać wcześniej przy zastosowaniu softboxa. Dlatego tak ważne jest właśnie stosowanie tych softboxów, dobrze by one były dosyć duże, jakaś duża okta albo duży prostokątny bądź kwadratowy softbox. Wtedy to oświetlenie jest po prostu miękkie i dobrze wygląda. No i też dużo przyjemniej się pracuje, no bo softbox daje to miękkie światło. Teraz dostaje bardzo ostrym, mocnym światłem prosto w oczy i dużo mniej przyjemnie mówi mi się do kamery. Więc nie należy stosować jakichś beauty dishy, myślę, ani takich standardowych, zwykłych czasz tego typu, które dostajemy od razu z lampą. No bo to oświetlenie jest właśnie po prostu za twarde, za ostre. Taką czaszę jeszcze z jakimiś wrotami, tak jak ja mam tutaj, można zastosować jako jakieś oświetlenie efektowe, gdzieś sobie oświetlić tło, ale nie stosujcie tego jako oświetlenie główne. To oświetlenie główne musi być jak najbardziej miękkie, więc tutaj dobrze sprawdzą się duże softboxy. Jeśli chodzi o ten materiał, to tyle. Myślałem, że będzie on krótki, ale jak zwykle wyszedł, myślę, bardzo długi. No ale mam nadzieję, że się dowiedzieliście w taki prosty sposób, jak ustawić sobie lampy, co potrzebujecie, żeby takie domowe studio do nagrań filmów sobie zrobić. Oczywiście przypominam, że wszystkie produkty, o których dzisiaj mówiłem, znajdziecie podlinkowane pod tym materiałem, tam też znajdziecie ich ceny. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał, widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!